tvpodkarpacie.pl. Ta uroczystość dzisiejsza świętego Andrzeja Boboli, ta uroczystość dzisiejsza w niebowstąpienia Pańskiego, tutaj na tym wzgórzu świętego Andrzeja Boboli, który jak zwykle przesadził znowu z tym temperaturą, bo jest gorąco, jest ciepło, ale on zwykł tak czynić. Otóż ta uroczystość, moi drodzy bracia i siostry, stawia przed nami pytanie, jaka jest droga człowieka? Jaka była droga świętego Andrzeja? Jaka ma być droga każdego z nas? Jaka jest droga narodu i ojczyzny, aby w swoim życiu wypełnić to, do czego wzywa nas dzisiaj Chrystus? Aby w życiu osobistym i w życiu narodu ta droga, tak jak w życiu świętego Andrzeja Boboli, doprowadziła nas do świętości, do zbawienia. Żebyśmy zrozumieli to wydarzenie, które dzisiaj obchodzimy, to wydarzenie w okresie paschalnym, to trzeba nam przyjrzeć się tej drodze, którą przeszedł Jezus Chrystus. Bo On pierwszy przeszedł tą drogą, którą później szły pokolenia i tysiące męczenników, wyznawców i świętych, również na tej ziemi. I wśród nich święty Andrzej Bobola. Otóż cudownie tą drogę, bo to jest 40 dzień od Paschy, pokazuje nam samo misterium paschalne. Pamiętacie, jak uczestniczyliście w tym misterium? To są 3 dni. Pierwszy dzień, Wielki Czwartek wieczorem, rozpoczyna się liturgia Wieczerzy Pańskiej. Drugi dzień, Wielki Piątek, wydaje się, że wszystko się zawaliło. Sytuacja beznadziejna, śmierć Chrystusa na krzyżu i cisza Wielkiej Soboty i radość Wigilii Paschalnej. Moi drodzy bracia i siostry, w tą drogę Jezusa Chrystusa, w tą drogę świętego Andrzeja Boboli, w tą drogę każdego z nas jest pisana droga również ojczyzny naszej, tego narodu. Otóż ta liturgia szczególna jest dlatego szczególna, bo ona zaczyna się w Wielki Czwartek i kończy się dopiero na Wigilię Paschalną. Nie ma po mszy świętej wielkoczwartkowej błogosławieństwa, nie ma w Wielki Piątek rozpoczęcia od w imię Ojca, nie ma również błogosławieństwa w Wielki Piątek, ona trwa. Co to jest za liturgia? Bo ona jest bardzo ważna. To jest również liturgia, moi drodzy bracia i siostry, twojego i mojego życia. To jest liturgia również każdego z nas i liturgia tego narodu, aby zakończyła się chwalebnym zmartwychwstaniem, czyli zwycięstwem. Wielki Czwartek. Jezus Chrystus umywa apostołom nogi. Dziwne, nie? On, Chrystus, umywa nogi. Dlaczego umywa te nogi, moi drodzy? A dlatego, że tą drogę, drogę życia, takiego właśnie jak On, można przejść mocą Jego łaski. I tylko łaski. Piotr mówił przed męką, ja pójdę za Tobą. I zaraz jakaś kobieta go zweryfikowała i pokazała, 3 razy się zaparł. Mocą swoją tej drogi nikt z nas nie może przejść. Dlatego, mój drogi bracie i siostro, bardzo się cieszę, że mówicie tyle o pokorze. Żeby tą drogę przejść, którą chcecie przejść, my wszyscy chcemy przejść, trzeba być pokornym.
Trzeba nie pokładać nadziei w sobie, tylko w Bogu. I dlatego Jezus umywa nogi, abyśmy przeszli tą drogę mocą Jego, nie mocą swoją. Nie mocą swoich kombinacji, czy swojej jakieś tam swoich zasług. No? Święty Bernard mówi, że pycha zasług to jest trzeci stopień pychy. Widzicie? Właśnie. Nie mocą, tylko mocą Jezusa Chrystusa. I dlatego Wielki Czwartek Jezus Chrystus na tą drogę daje swoim uczniom swoje ciało i swoją krew, żeby mieli pokarm na tą drogę, bo sami nie mogą jej przejść. Widzicie? A jaka to jest droga? I zaczyna się liturgia Wielkiego Piątku. Przychodzi kapłan albo biskup. Ja w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie celebrowałem tę Eucharystię. Ołtarz jest obnażony. Wydaje się, że wszystko się zawaliło, że jest sytuacja beznadziejna, bez wyjścia, i pada na twarz. Trzeba pokory serca. I wtedy, kiedy pada na twarz, wtedy jest czytana modlitwa wiernych. Taka długa modlitwa. Prosimy Boga samego. Modlitwa za wszystkich. Wielkie wołanie do Boga, bo my sami nie możemy sobie poradzić, żeby tą drogę przejść. Ani osobiście, ani nie może sobie tą drogę przejść, poradzić naród, ojczyzna. I co się dzieje potem? Potem przynoszą krzyż Chrystusa, który jest ukazywany. I w liturgii biskupiej to jest wyraźne. Biskup ściąga szaty, ściąga buty i na boso, u mnie nawet lud Boży też ściągał obuwie, przychodził do krzyża. Co to znaczy? Pamiętacie, kto ściągnął buty i kiedy? Na Mojżesz, pod górą Synaj. Góra Synaj, pod górą Choreb, widzicie? Góra przeklęta, można przetłumaczyć, miejsce spalone słońcem. I tam palił się taki krzew ognisty, pamiętacie? Płonął ten krzew ognisty, ale się nie spalał. Co to znaczy ten krzew ognisty? A ten krzew ognisty oznacza, jest figurą krzyża Chrystusowego. I może, mój drogi bracie i siostro, nieraz trzeba było stanąć pod takim krzewem tobie. Może byłeś palony różnym ogniem, tak? Ty sam i może i ta ojczyzna, nie może, bo na pewno, widzicie? Trzeba było wejść, ale ten, kto wchodzi pokornie, ściąga swoje buty, staje pokornie i przyjmuje tą historię, przyjmuje ten krzyż, przyjmuje go jako znak miłości, już zaczyna coś rozumieć, że wtedy zaczyna się Pascha. Wtedy, kiedy wejdziesz w pokorze serca, nie z butami, tylko w pokorze serca, dlatego tak się cieszę, kiedy śledzę tam ze wschodu, z Antemurale Christianorum, z Kamieńca, niektóre relacje, że nieustannie powtarzacie to słowo, trzeba być pokornym. Tak, to prawda. Tak? Ale pamiętajcie, że drugim stopniem pychy jest tak zwana pokora fałszywa. Widzicie? Także o tym też trzeba pamiętać. Otóż właśnie, moi drodzy bracia i siostry, ściąga buty, ściąga obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. I tam Bóg objawia Mojżeszowi, który będzie wyprowadzał naród z niewoli. Te wyprowadzenie narodu izraelskiego jest figurą wyprowadzenia każdego narodu z niewoli do wolności, z grzechu do świętości, z kłamstwa do prawdy, z ciemności do światła. To jest figura każdego wyprowadzenia, wyjścia z niewoli. Pamiętajcie. I tam Bóg objawia mu swoje imię, mówi Echie Asher Echie. Jam jest, którym jest. Co to znaczy? Ja jestem w twojej historii, w tej historii, gdy się wszystko paliło,
gdy myślałeś, że mnie nie ma, w tej historii, która była przeklęta może, myślałeś, że tam Boga nie ma, bo gdyby był, to by do tego nie dopuścił. Może tak myśleli w naszej ojczyźnie niektórzy, ale Bóg jest w twojej historii. Jest w historii, w której tracisz życie. Jest w historii, w której umierasz. Jest w historii, tak jak był w historii świętego Andrzeja Boboli. Przeszedł przez ziemię dobre czyniąc, bo Bóg był z nim. Nie wyzwolił go z tego. Nie. Był z nim. Przeprowadził go przez śmierć. Zobaczcie. Do życia. I Bóg przychodzi również do ciebie. I następuje cisza Wielkiej Soboty. Wielkie milczenie. Wielka cisza. I zaczyna się wieczorem, kiedy już zapadnie zmrok, liturgia Wigilii Paschalnej. Jest ciemno, zapalają paschał. Światło, jest jakaś nadzieja, na razie mdłe światło. Pali się tylko jedno, a potem od tego paschału zapalają swoje świeczki wszyscy. Jest światło, które pokazuje nam drogę. Jest światło, które pokazuje nam, gdzie mamy iść. Jaką drogę mamy przejść, moi drodzy? Widzicie? Tym światłem jest Chrystus. Tym światłem jest Chrystus, który przyszedł również do twojego serca. W momencie Chrztu Świętego przyszedł na tą ziemię 1050 lat. Może najpierw jako blade światło. Ale od czasu, kiedy zaczęli od Niego zapalać swoje świece, swoje serca, ludzie żyjący na tej ziemi, On rozświetlał im misję historii. I zaczyna się liturgia słowa, najdłuższa w roku. Jest tam takie cztery czytania bardzo ważne. Ja nie będę wszystkiego mówił, ale powiem, jaki to jest sens. Pierwsze czytanie jest o stworzeniu świata i o stworzeniu człowieka. To jest tak zwana noc stworzenia, bo działo się to w nocy. Widzicie, jest cztery noce. Jedna to jest noc stworzenia. Druga jest noc Abrahama, kiedy Abraham bierze swojego syna Izaaka, bo Bóg mu mówi: ofiaruj swojego syna, idź na górę Moria. To jest bardzo ważna druga noc. Trzecia noc jest nocą Mojżesza, kiedy nocą Izrael wychodzi z niewoli egipskiej. Zobaczcie. I czwarta noc to jest noc Mesjasza, noc Chrystusa. Dotknę tylko troszeczkę, bo proboszcz mi zabronił mówić, a ja będę jeszcze krócej mówił, jak mówił. Mówił pół godziny, mów, a ja widzę gorąco, tak żebyście jeszcze jakoś dożyli do końca tej liturgii. Otóż, moi drodzy bracia i siostry, co oznacza ta pierwsza noc? Właśnie ta pierwsza noc oznacza również twoją noc, bo też masz taką noc w swoim życiu osobistym. Co to za noc? Noc, kiedy się począłeś i noc, kiedy się zrodziłeś. I może się zdarzyło, że nie byłeś chciany. Może ktoś był nawet z gwałtu. Może nie byłeś kochany przez swoich ziemskich rodziców. W większości było tak, że byliśmy chciani i kochani, ale może komuś się tak zdarzyło. I nie rozumie i myśli: Boże, dlaczego ja w takich rodziców miałem taką sytuację, tak mnie powołałeś do życia? Dlaczego mnie powołałeś takiego, z jakąś kalectwem czy z czymś? Widzicie? Otóż tę noc, żeby przerobić, Chrystus oświetla nam swoim światłem i mówi: w tę noc byłeś kochany i chciany przeze mnie. Nieważne, czy kochali cię ludzie, ja się nimi posłużyłem, ale gdybym ja cię nie chciał, to byś nie zaistniał. Gdybym ja cię nie chciał, to byś się nie urodził, mówi Bóg. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Bardzo wiele ludzi cierpi dlatego, że nie rozumie tej nocy. Myśli, że tam Boga nie było. Myśli, że nosi w swoim sercu zranienia. Właśnie tej nocy poczęcia, narodzenia.
bo nie czuję się kochane. Otóż ja ci dzisiaj mówię, nie od siebie, bo ja jestem głupi, na niczym się nie znam, że jestem ze wschodu, jakiś biskup tu przyjechał do was, widzicie? Tak, ale mówię ci jako następca apostołów, bo biskup jest następcą apostołów i nic na to nie poradzimy, widzicie? No, mówię ci, mój drogi bracie i siostro, że Bóg cię chciał powołać do życia, bo cię kocha po prostu i nie wyobraża sobie świata i nieba bez ciebie. Nie wyobrażał sobie tego świata, żeby ci go pokazać. I tak samo to odnosi się, jest to noc narodu. Tak samo rodził się ten naród. Tak samo poczynał się w bólach. 1050 lat temu, może wcześniej, poczynał się, widzicie? I była tam matka Bogurodzica Dziewica. Była tam matka, pierwsza pieśń Bogurodzica Dziewica. Przy narodzinach tego narodu. I Bóg chciał, żeby ten naród na tej ziemi żył. I nie możesz się dzisiaj zaprzeć matki. I nie możesz się dzisiaj zaprzeć tych narodzin. I powiedzieć, że swojej tożsamości, twojego chrześcijaństwa, nie możesz się zaprzeć Jezusa Chrystusa, bo nie przejdziesz tej drogi. Widzisz? To jest ta pierwsza noc dla każdego z nas i dla całego narodu. To jest ta noc, mój drogi, którą musisz odkryć w świetle Chrystusa, że byłeś kochany i chciany, że ten naród był przewidziany przez Boga właśnie tu, gdzie żyje i że ma się z czego chlubić, bo ma Ojca w niebie i Matkę na ziemi, bo ma swojego Odkupiciela, bo ma swoich patronów, którzy go prowadzą, i swoich świętych. I druga noc Abrahama, ona jest bardzo ważna. Dlatego, że nie przerabiamy tej nocy dobrze, 30% małżeństw się rozpada mniej więcej. Zaraz wam wyjaśnię, na czym ona polega, bo czasem i gorszymy się tym. Tak, 30%. A? Co to jest za noc Abrahama? Bóg mówi do Abrahama tak. Ofiaruj, weź swojego syna umiłowanego Izaaka i ofiaruj go na górze Moria. Bóg nie mówi zabij go. Mówi ofiaruj go na górze Moria. Nie wiem, czy wiecie, ile Izaak miał lat, kiedy szedł na górę Moria ze swoim ojcem Abrahamem. Dokładnie miał 37 lat. Tak komentują to rabini i ojcowie Kościoła. Co to znaczy? Co to znaczy ta noc Abrahama? A to jest ta noc, kiedy trzeba, żeby córka odłączyła się, już nie siedziała na kolanach tatusia, tylko się odłączyła i zaczęła siedzieć na kolanach męża, którego poślubiła. Żeby syn nie siedział na kolanach mamusi, bo ma już 40 lat, a mamusi się pyta. On jest już mężczyzną, czy ma to, czy tamto, widzicie? Trzeba go odciąć nożem. Od rodziców, właśnie, to żeby on dojrzał, bo cały czas będzie dzieckiem. To jest bardzo ważny moment, moi drodzy bracia i siostry. I trzeba, żeby zdecydował się wziąć odpowiedzialność za siebie i wziąć odpowiedzialność za swoją żonę, wziąć odpowiedzialność za swojego męża, wziąć odpowiedzialność za swoją ojczyznę. Żeby się zdecydował złożyć ofiarę. Tak samo rodzice składają ofiarę ze swoich dzieci, moi drodzy bracia i siostry. Wtedy dojrzewają. To jest bardzo ważny moment. Chrystus mówi, ten moment jest momentem bardzo ważnym, bo uczy cię prawdziwej dojrzałości. Uczy cię prawdziwej odpowiedzialności. Rozumiesz już tą noc? Niech będziesz się gorszył nocą Abrahama. Masz złożyć ofiarę, na ofiarę oddać. Gdyby Abraham nie oddał Izaaka, to ten by nie poślubił Rebeki, bo był cały czas na kolanach tatusia, widzicie? Izaaczek tak, Izaaczek tam, no. I nie narodziliby się następni, no. Także pamiętajcie, rodzice i wy, bracia i siostry. I dlatego
Tak samo jest w dziejach narodu. Tak samo jest w dziejach narodu. Jeżeli naród i ojczyzna boi się jej obywatele, boi się składać ofiarę, kiedy ma, jest coś do zrobienia, to nie mówią, co trzeba zrobić, tylko ile na tym można zarobić. Kiedy nie stać człowieka na to, żeby złożyć ofiarę ze swojego życia, to ten naród gnuśnieje i zanika. Rozpada się, nie ma w nim woli zmagania się, nie ma w nim troski o swoje dzieci, o swoje żony, o swoich mężów. Taki naród traci tożsamość, moi drodzy bracia. Po prostu zanika. Pamiętajcie o tym, bracie i siostry. Także pięknie. Święty Andrzej Bobola złożył ofiarę. Może nie wszyscy jesteśmy do tego powołani, żeby taką ofiarę złożyć jak on. Ale wszyscy jesteśmy powołani do tej ofiary dla naszych najbliższych, których kochamy, i dla ojczyzny, która jest matką naszą. Nie ma co to. I nie robisz nic nadzwyczajnego, jak tę ofiarę składasz, po prostu. Bo matkę trzeba kochać. Jest czwarta noc, trzecia noc. Noc Mojżesza. Noc Mojżesza, kiedy naród jest w niewoli. Kiedy człowiek jest w niewoli. Widzisz, i może ty jesteś w niewoli dzisiaj. Jakichś nałogów, z których nie możesz wyjść. Jakichś przyzwyczajeń jesteś zniewolony. Widzisz? No, ja mówię to do siebie przede wszystkim. Najpierw. Ale może jesteś w takiej sytuacji. Mój drogi, widzisz, nie ma sytuacji bez wyjścia. Pamiętaj, nie jest najgroźniejszy ten wróg, który jest na zewnątrz. O wiele groźniejszy jest wróg, który jest wewnątrz, w twoim sercu. Dlatego strzeż się, żebyś nie zwątpił. To jest o wiele większy wróg. I tak samo jest w dziejach narodu, moi drodzy bracia i siostry. Kiedy naród znieprawia swojego ducha, kiedy ci, którzy mają być jego elitą, stają się jego żelitą, że tak powiem, to do czego to doprowadza, moi drodzy bracia i siostry? Do tego, do czego doprowadziła targowica. Ja jestem biskupem na miejscu, gdzie Polski nie było od 1793 roku, moi drodzy bracia, w Kamieńcu Podolskim, Ante Murale Christianorum. Ale czy nie trwa tam Chrystus? Czy nie trwają tam również serca naszych rodaków? Przetrwali. Tam ich wbrew pozorom jest właśnie najwięcej. U nas wcale nie w archidiecezji lwowskiej czy w innych. Tylko właśnie u nas. Wywożeni na Kazachstan. Głodomor i inne. Moi drodzy bracia i siostry, zachowali wiarę i wierność Bogu i ojczyźnie. To nie oni wyjechali z Polski. To Polska od nich odeszła. Tak? Moi drodzy bracia i siostry, to jest bardzo ważne. Jest wyjście z tej sytuacji. Jest wyjście z takiej niewoli, jeżeli uwierzysz w Chrystusa, bo również w tej sytuacji Chrystus był z tobą, był tam obecny. Jest to możliwe, wydaje się, że niemożliwe. A oto Faraon i całe wojsko utopione w Morzu Czerwonym. Widzicie, leży rozłożone. Tak było kiedyś i tak jest teraz. Tak jest teraz, ale uwierz w Boga, że On cię wyprowadzi. Mojżesz ma w swojej ręce, co ma w swojej ręce? Taką laskę. Laska jest figurą krzyża Chrystusowego. Otóż kiedy Mojżesz miał laskę w ręce, czyli przyjął krzyż, swoją historię, swojego życia, trzymał ją mocno, wyciągnął laskę i wyprowadził z niewoli do wolności naród. Morze się otwarło, widzisz?
teraz łupnął skałę tą laską i wytrysnęła woda. Serce zatwardziałe mocą krzyża, jeżeli trzymasz go mocno, roztrzaska się i zacznie to serce, które nienawidziło, jest możliwe, że zacznie kochać, przebaczać. Ale kiedy Mojżesz rzucił laskę na ziemię, ona zamieniała się w węża. Tak jest z krzyżem w twojej historii. Jeżeli go odrzucasz, on będzie cię kąsał, będziesz narzekał, że on jest w twoim życiu. Ale jeżeli go przyjmiesz, on będzie mocą Bożą i mądrością Bożą. I moi drodzy bracia i siostry, czwarta noc Mesjasza. Czwarta noc Chrystusa, której Chrystus wyzwala nas ze śmierci ontycznej tak zwanej. Nie ze śmierci ciała. Co to znaczy ze śmierci ontyczna? Otóż święty Jan Apostoł mówi tak. Lęka się ten śmierci, kto się nie wydoskonalił w miłości. Znacie to. Pierwszy list świętego Jana. Otóż, moi drodzy, widzimy czasem, jak jest krzyż, a obok krzyża stoi Matka Najświętsza i uczeń, którego Jezus miłował. Już będę kończył, jeszcze minuta. I Jezus, którego Jezus miłował, stoi pod krzyżem. I co? I moi drodzy, tam jest napisane, wiemy, że to Jan Apostoł. A czy to znaczy, że innych Pan Jezus nie miłował? Tak samo ich miłował, tylko oni o tym nie wiedzieli. Pod krzyżem może stać tylko ten, kto wie, że krzyż go nie zabije, że jest kochany przez Boga. I ty, i wtedy ten człowiek już nie boi się śmierci. Rozumiesz? Tego śmierć jest tylko przejściem do innego życia. Jest tylko krokiem w nowe życie, jak mówi święta Teresa. Ja nie umieram, tylko to jest właśnie wyzwolenie z tej niewoli, w której trzyma nas szatan przez boja śmierci, jak powie autor listu do Hebrajczyków. Moi drodzy bracia i siostry, to jest ta droga, którą przeszedł Andrzej. To jest ta droga, na którą został zaproszony naród żyjący na tej ziemi. To jest ta droga, która jest również dzisiaj przed tobą. Czy chcesz nią iść? Chcesz? Mój drogi bracie i siostro, jeżeli chcesz dojść do celu, to jest właśnie ta droga, która prowadzi do prawdziwej wolności. Śpiewali tutaj pięknie o wolności, do tej wolności serca, która sprawi, że masz w sobie już życie wieczne. Żyjąc na tym świecie, nie jesteś z tego świata. TV Podkarpacie.pl